idąc nauczycielskim tropem trochę, chciałam się zapytać, kto z Państwa ma sąsiada? Sąsiada albo sąsiadkę. Otóż o tym właśnie chciałabym opowiedzieć, ponieważ często, kiedy się mówi o migracji i polityce migracyjnej, wyobrażamy sobie abstrakcyjne grupy ludzi albo rzesze czasami, które przemierzają odległe strony i zmierzają w naszym kierunku. Tymczasem polityka migracyjna to jest coś, co każdego z nas dotyczy, ponieważ mówi o naszym dobrostanie, o naszych sytuacjach z sąsiadami i o sytuacji tych sąsiadów. Gdyby wyobrazić sobie społeczeństwo jako łańcuch, a w tym łańcuchu ogniwa, to czasami bywa tak, że migranci stanowią słabe ogniwo i im silniejsze będzie to ogniwo, tym wszyscy będziemy silniejsi. To, co my mamy do zaproponowania w koalicji organizacji działających na rzecz migrantów, która się nazywa Konsorcjum Migracyjne, to są właśnie takie założenia do ustawy, propozycja tego, jak powinna polska polityka migracyjna być zorganizowana. Tak jak Edwin wspomniał, my jesteśmy geograficznie ulokowani w takim miejscu, z którego wynikają skutki. Jednym z tych skutków jest to, że na pewno będziemy celem migracji kolejnych grup ludzi. Jeżeli skończy się obecna wojna, wszystko jedno, czy będą wybuchały kolejne wojny, ludzie przemierzają świat od zawsze i zawsze będą kontynuować tę swoją wędrówkę i zawsze część z tych osób do Polski trafi. Obecnie 3-4% naszej populacji to są ludzie, którzy do nas w ostatnim czasie przyjechali jako migranci i imigrantki. Ta nasza propozycja obejmuje różne aspekty, ale chciałabym o dwóch rzeczach tylko powiedzieć. W Gdańsku szczególnie zasadne jest mówić o wolności i godności. Dużo jest osób, które przyjeżdżają do Polski po to. Nam się to może wydawać dziwne, mamy dużo krytycznych ocen i tutaj też wiele z nich padło na temat tego, jak działa nasze państwo. Ale dla wielu osób na świecie my jesteśmy Eldorado. My jesteśmy miejscem, w którym jest woda do picia i w którym jest bezpiecznie. I zdarza się ostatnio, że takie osoby patrzą na Polskę przez płot, a później zawracają i odchodzą w las. Więc nasza propozycja dotycząca polityki migracyjnej również tego dotyczy, żebyśmy się przyjrzeli temu, kto do nas dociera i zaoferowali bezpieczeństwo ludziom, którym to bezpieczeństwo jest potrzebne. Inna grupa, z którą mamy do czynienia od roku mniej więcej w dużej skali, to są osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy. Brak polityki migracyjnej sprawia, że wiele marnujemy talentu tych ludzi. Na zdrowy rozum dużo bardziej wartościowe jest, żeby lekarz z Ukrainy uzupełnił swoje kwalifikacje, jakieś merytoryczne być może, albo językowe i pracował jako lekarz, niż żeby pracował jako ochroniarz. Jeżeli przyjeżdża do nas architektka, lepiej, żeby pracowała jako architektka, niż żeby nam sprzątała domy. I racjonalne wykorzystanie kapitału ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, umiejętności, które oni ze sobą przywożą, po prostu jest w nas wszystkich interesie. A więc rozumne przyjmowanie osób na rynek pracy, sprawianie, że nadużycia na tym rynku pracy będą przez państwo eliminowane, jest ważne dla nas. To jest istotne, czy ludzie zatrudniani nielegalnie mają możliwość legalnego zatrudnienia, czy nie. Czy płacą w Polsce podatki, czy nie. Jest ważne, że połowa dzieci, mówiliśmy o dzieciach, w Polsce nie chodzi do szkoły, mówię o dzieciach z Ukrainy. 200 tysięcy dzieci, które nie chodzi do szkoły, to jest duża liczba dzieci. To jest duża liczba osób, które jako państwo możemy albo włączyć w jakieś możliwości rozwoju i korzystać z ich obecności za 5-10 lat, albo Ukraina będzie korzystać z ich umiejętności za 5-10 lat, albo to są osoby, które będą eliminowały z możliwości rozwoju, które będą zawsze słabsze, które będą od kogoś zależne, ponieważ nie będą po prostu mogły same się utrzymać. I to jest bardzo istotne, w jaki sposób my reagujemy na tego rodzaju wyzwania. I trzecią rzeczą, którą chciałam na koniec powiedzieć, to jest kwestia wspólnoty. Migracja to jest trudna rzecz i nie bez kozery. Często samo słowo migracja staje się brzydkie w takim publicznym języku. Albo myślimy o migracjach jako czymś, co jest podejrzanym zjawiskiem, którego państwa powinny unikać. Tymczasem migracja po prostu jako stały element rzeczywistości wymaga zarządzania. Wymaga tego, żeby ktoś nam pomógł jako społeczeństwu dogadać się z ludźmi, których my tutaj mamy. Poustawiać sobie relacje tak, żebyśmy się sami czuli bezpieczni i żeby ci ludzie tutaj byli bezpieczni. Takie budowanie relacji, wspólności, wspólnoty, poczucia wzajemnego bezpieczeństwa to jest coś, co wymaga pomyślunku, mówiąc potocznie. My musimy się zastanowić, jak my chcemy mieć te relacje poukładane, jaką widzimy rolę dla tych osób, które do nas przyjeżdżają, jakie chcemy dla nich miejsce w społeczeństwie.
I do tego wszystkiego zapraszamy. Ciekawe jest, że na poziomie samorządowym na przykład, wczoraj była konferencja akademicka na temat migracji do mniejszych miast i różne miasta, Łomża, Płońsk czy Świnoujście na przykład, mówiły o tym, że one wiedzą, że ich miasta zmieniły się bezpowrotnie. I teraz potrzebujemy zastanowienia się i wspólnego działania dalej. Co my robimy z tym fantem? W jaki sposób tworzymy nową wspólnotę, nową lokalną społeczność w nowych realiach? Konkretne nasze propozycje to jest właśnie usiąść do stołu, porozmawiać o tych wyzwaniach, przyjrzeć się, jak wygląda ta sytuacja i poszukać wspólnie rozwiązań dla lokalnych problemów, lokalnych i centralnych. Po drugie, edukacja. Jeżeli mamy dużą liczbę chociażby pacjentów w szpitalu albo dzieci w szkołach, potrzebujemy naszych polskich nauczycieli, urzędników, specjalistów, uczyć języków obcych chociażby. To jest konkretny postulat. Po trzecie, PIP to jest mój postulat, czyli Państwowa Inspekcja Pracy. To jest bardzo ważne ciało, które po prostu należy wzmocnić i w ogóle sprawić, że polskie służby zajmujące się migracją to będą profesjonalne, nowocześnie funkcjonujące instytucje, urzędy, które działają i na które możemy liczyć. Dziękuję bardzo.